Dzień dobry, Ignacy Cywiczek, Planszówki TV. Drogi Czeki, nie widzieliśmy się chyba z miesiąc, czy jakoś tak, i mam nadzieję, że się chyba za mną stęskniliście. Bo ja za Państwem w zupełności się stęskniłem całkowicie. I teraz jest pytanie takie, co Państwa słychać? Bo ja wróciłem za granicę i było po prostu masa przygód takich, że więcej nie wierzę z tego kraju, nigdy więcej, bo tu jest najfajniej. Planszówki TV to jest kanał o grach planszowych i karcianych, w którym opowiadam, co się ciekawego dzieje w świecie gier planszowych w Polsce, prezentujemy, jakie gry się ukazały lub jakie się ukażą i co się ciekawego dzieje. I drogie dzieciaki, jedziemy. Teraz będzie ziub, ziub. I jesteśmy w dziale newsów i przez te kilka tygodni, kiedy mnie nie było na wizji, to się tam wspieram, to tam się w ogóle dużo się... Tu mi napisałeś newsy, bracie. Nie wypisałem ci wszystkich. No właśnie, było bardzo dużo. Czy Dominiony się teraz się wspierają w ogóle, bo tego nawet nie ma. Wspierają się z tego. Dominiony się wspierają, proszę się wspierać Dominiony. Mam tutaj napisane, że się wspiera Steamworks, nas wspiera to. Steamworks jest to gra wydawnictwa Tasty Mistral Games i polskie wydawnictwo, to jest Baldar. Wydawnictwo Baldar zbiera pieniążki na polską edycję tej gry. Steamworks, obejrzeliśmy trailera, kolega powiedział, że nie zrozumiał się o tą grę gra, więc troszkę ten trailer jest może niejasno wytłumaczający. Ale ja kiedyś słyszałem podcastu i tam jakieś takie kafelki i się buduje maszynę przez kolejne tury i na końcu ta maszyna coraz lepsza, jest coraz ciekawsza, coraz większe robi kombosy i że niby jest to na końcu satysfakcjonujące. I jest taka gra steampunka. Jak ktoś lubi steampunka, to bierę. A propos bierę, mógłbyś mi podać tą grę, która jest tam w niebieskim pudełku? Którą? Tą Medieval Academy. Ponieważ na platformie wspieram to, także trwa kampania na grę Akademia Gierków. Akademia Gierków to jest docelowo polska edycja gry Medieval Academy, która ukazała się w Essen w roku 2014 i od tego czasu, czyli przez ostatnie dwa lata, 3500 polskich wydawców, cała kolejka chciała tą grę wydać, natomiast ten wydawca Blue Cocker, to jest taki, pokażmy tego wydawcę, on wygląda troszeczkę jak piesek, jest bardzo sympatyczny. I on wszystkim mówił nie. I pewnego dnia przyszło do niego wydawnictwo Czech Academy i on powiedział Czech Academy tak. I teraz Czech Academy wydaje tą grę na wspieram to. Polska edycja nazywa się jak? Mam to notowane Akademia Giermków. Akademia Giermków jest to gra draftowa, w której gracze będą draftowali karty, a potem będą je sobie zagrywali i za zagrywanie tych kart będą się poruszali na różnych takich trakach. Bardzo fajna, sympatyczna gra familijna. Czech Academy robi, stara się zrobić polską edycję tej gry. To już to będzie. Wspieram to zaklinacze, o których nie wiemy nic, bowiem kolega się nie przygotował, a ja się przygotowałem, ale mniej. Z pięknymi grafikami. Będziemy to tropili. Może się z nami skontaktuje ten wydawca i nam da jakieś info, press release. Drogie dzieci, mam tutaj też informację, że zbliżają się konwenty typu Pyrkon. Duży konwent w Poznaniu. On się odbędzie za już niecały miesiąc. Leci ten czas straszliwie. Patataj. Trzy tygodnie zostało do Perkonu. Portal Gamesa będzie miał także stoisko. Będziemy tam mieli premierę. Tadam, tadam! Heroes of Normandy. Polska edycja gry Heroes of Normandy będzie miała tam miejsce. I będzie tam miała miejsce także premiera odpukali jeszcze innej gry, która jest zupełnie niespodzianką. Ale o niespodzianka to niebawem będziemy opowiadali. Na rynek trafiły gry Wiewióry. O grze Wiewióry robiliśmy tutaj bardzo silne śledztwo reporterskie, żeby wam przekazać informację, co za gra jest. Tą grę wydawnictwo Rebel. I wiem o tej grze niewiele więcej. Można powiedzieć, że śledztwo zakończyło się porażką. Wiemy, jak wygląda okładka, przeczytaliśmy opis, ale niewiele z niego zrozumieliśmy. Może ktoś w komentarzu nam napisze, jak się w tą grę, o co chodzi. W każdym razie, albo jak ktoś się może zagrał. W każdym razie, no, Wiewióry i że to chyba jest gra memory, ale nie mam takiej pewności. Wydawnictwo Rebel Games takoż wyprodukowało grę Klub Utracjuszy. I o tej grze wiemy troszkę więcej. Jest to gra wydawnictwa 3 Games Edition na polskiej licencji przez Rebel Games wydawana. Jest to taki troszeczkę sequel, a troszeczkę nie sequel do gry Ostatnia Wola. I grę Klub Utracjuszy zrobił pan Wladimir Suchy i tam będziemy... Co tam będziemy robić? Ty tam tutaj pięknie dopowiadałeś. Masz w ogóle mikrofon dzisiaj, kolego? Ja nie potrzebuję. Krzyż głośniej. Krzyż głośniej. Że tam mamy jakieś competition i tam competition. I jakieś rzeczy się robi, karty się zagrywa. Jest ciekawie. Drogie dzieci, i ciężarówką przez galaktykę misję, czy dodatek do Galaxy Trackera, krwawa oberża, czyli niespotykany i zaskakujący hit zeszłegorocznego SN, także to są Rebel Games. I żeby nie było tylko, że o Rebelu gadamy, to wydawnictwo Flax Games wydało grę 1944 Wyścig do Renu, jest to dodruk. A propos, a czemu tutaj ma dodruku, że myśmy wydali Imperial Setters? Halo? W sensie osadników na Narodzin Imperium. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my tylko mówimy o konkurencji, tylko sobie też powiemy. Zrobiliśmy dodruk osadników na Narodzin Imperium i wczoraj cały dodruk pojechał do kraju i do Neuroshimy, Neuroshima, Hex i osadnicy Imperium są teraz już w sklepach w całej Polsce. Wczoraj wyjechały kilkaset pudełek tych osadników, cały magazyn był zawalony paczkami do sklepów.
Więc w chwili, kiedy te słowa oglądacie w waszym ukochanym sklepie z Grajpanszowym, powinien być Osadnictwem Rodziny Imperium oraz powinien być Narushima Hex oraz powinien być Klub Utratiuszy, Wiewióry, Ciężarówki, Krwawoberże, Taszkalary, Wysiki do Renusi. I nie si, bo jeszcze są Zające na Łące, Doktor Knizia poleca z wydawnictwa Trefl i Misja Kolonizacja, wydawnictwo Trefl. Takoż. I czekamy, żeby pokazać Państwu do kamery, aż wydawnictwo Trefl nam przyśle. Po przysyłaniu wydawnictwo Pegasus Szpile przysłało nam coś takiego. I to jest nie w kidmucho, bo to ma inhalt 110 szpilkarten, jeden full kartafeln i 52 plättchen. I to jest Erweiterung. I to jest First Erweiterung i to jest Ein Alteintung. I was so alles in dieser Erweiterung steckt. Drogie dzieci, wyszli Atlantydzi po niemiecku. Pudełko mają zupełnie inne. Ja wiem, jak się wychodzi po angielsku, ale po niemiecku nie. Ale udali się. Przypominamy, że Niemcy, ponieważ potrafią wszystko zrobić lepiej, zmienili layout. Proszę się sfokusować. Oni w ogóle zmienili layout card. Może zrobimy w ogóle unboxing tego. Pokażmy ten unboxing. Słuchajcie, drogie dzieciaki, bo niemieckie karty wyglądają troszeczkę inaczej niż na całym świecie. Wszyscy mają inne oprócz Niemców. I proszę, mają tutaj piękną niemiecką instrukcję, mają tutaj piękne żetoniki. Du darfst beliebig viel lagern. Potem będzie znowu unflooring, kurczę, jak to położył, wszystko mi pospada. I mają wspomniane właśnie karty. I proszę, może to rozpakuję, żeby się nie świeciło, co? Mają bardzo dobre niemieckie folie. Najlepsza folia. I niemiecka karta wygląda tak, drogie dzieciaki. Jak widać pole, a tak wygląda common. Proszę pokazać commona. Common. I co na tym commonie widzimy? A nie, to nie jest common, to jest Japończyk. Japończyk, proszę mi dać commona. Tu jest common. Tak wygląda common i co? I on ma pole napaści i pole budowy w zupełnie jednym miejscu. A dlaczego tak to Niemcy wymyślili, wiecie? Bo jak oni grają, to oni sobie robią wachlarzyk z kart. Czy ja to dobrze pokazałem teraz do góry nogami? I oni tak grają, że są tacy, że on, ten niemiecki gracz, wszystko już wie. I oni spojrzeli na projekt tego pana Rafała, który przyglądał i powiedzieli, pan Rafał jakby może miłym chłopem jest, ale jego projekt jest do kitu i zmienili. I oni to potrafią zrobić. Ale to gdzieś nie zamulamy, nie przeszkadzamy, lecimy dalej. Mam tylko dawać jeszcze jedną informację, że dostaliśmy bardzo ważny list. On do nas przyszedł portal.gs.pl, wydawnictwo poszedł priorytetem. Proszę pokażę, że jest priorytetem. Że to przyszło bardzo szybko. Jesteśmy priorytetem? Jesteśmy. O, i ono przyszło, proszę zobaczyć na znaczku, ona przyszła z Polski, z Wrocławia. I pytamy tylko, czemu te listy przychodzą tylko raz na tydzień, a nie codziennie z taką paczką, bo my codziennie jesteśmy bardzo głodni. Dzisiaj mamy lunch break, dzisiaj gramy w grę, którą nie możemy powiedzieć tego, czy możemy powiedzieć? Możemy to, bo już to ogłaszaliśmy, tak? Więc my dzisiaj sobie gramy w The Others, School Me or Not, bo szukuje się polska edycja, jak wiecie. I dzisiaj będziemy, prawda, atakowali potwory. To jest grzech jaki? Obżarstwo to jest grzech? Coś takiego? Tak, chyba tak. Tak. A nie znam tego grzechu. Dzisiaj The Others z ciasteczkami. Drogie dzieci, przechodzimy do działu, tłumaczymy reguły gier. Taka sytuacja. Dzień dobry, drogie dzieciaki. Dzisiaj pokazujemy grę Ego, wydawnictwo Trefl. Jest to gra... To jest to fajne hasło moje tutaj. Jakie hasło? Jak widzą cię inni. Jak widzą ci inni, moi drodzy, w grze mamy instrukcję, która składa się ze strony typu okładka i ze strony typu reguły. Więc jest to instrukcja bardzo krótka. Autorem gry jest, uwaga, uwaga, www.gameinventors.dk, czyli to jest, nie wiem o co chodzi. Gra posiada jeden duży żeton, który w instrukcji nie wiadomo dlaczego nazwany jest planszą, oraz posiada dużo żetonów, które są czasami proste, czasami krzywe, jak tam się komuś uderzyło. Gra posiada dziurę na palec, żeby można to wszystko wyciągnąć. Posiada znaczniki z kropkami. To są biedronki. Ta gra w ogóle wygląda cała jak biedronka. Posiada woreczki sunowe, nie wiadomo po co. Oraz posiada pięknie zakładane pudełko. To pudełko w ogóle chciałem to powiedzieć na antenie. Ono jest kwadratowe i można je zamykać w różnych konfiguracjach. I teraz tak, to pudełko z kolei jest prostokątne. I teraz to musimy się tą grywać. W tej grze każdy z graczy ma gromadę swoich żetonów. Na początku gry do puli, tu jest w ogóle pula, na początku do puli wrzucamy, proszę mnie zagadywać, no, do puli wrzucamy, a nie widać planszy, przepraszam. Do puli gracze dorzucają troszkę żetonów, a później w trakcie gry jeden z graczy będzie zadawał pytanie,
on zna odpowiedź na to pytanie, on je zadaje i on będzie w tej misji powiedział, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie, a wszyscy inni gracze będą starali się zgadnąć, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie i co więcej, oni będą ze swojej puli żetoników, takich żetoników, obstawiali. Jeśli zgadną prawidłową odpowiedź na to pytanie, dostaną z powrotem dwa razy więcej niż obstawili. Ale jeśli nie trafią, no to niestety ta kasa przepadła. W grze mamy 2 miliardy pytań. I są to pytania dwustronne, czyli de facto tego są 4 miliardy. To proszę sobie to ogarnąć, tego jest bardzo dużo. W projekcie, że gracz wybiera jedną z kart, na tej karcie znajduje się jakieś pytanie, on to pytanie zadaje, a następnie w tenisy wybiera jego zdaniem prawidłową odpowiedź na to pytanie. Pozostali gracze także mam takie żetony i muszą zgadnąć, jaka była jego zdaniem prawidłowa odpowiedź. Oprócz tego, że muszą zgadnąć, to muszą do puli dorzucić kilka żetoników. Jeśli zgadną, będą dwa razy tyle żetoników z powrotem. Jeśli nie zgadną, to żetoniki przepadają. Zrobimy teraz taką symulację, że w tą grę rozgramy właśnie rozgrywkę i moje pytanie do Państwa brzmi, gramy z Markiem i z Rafałem. Który z tych filmów był najstraszniejszy? Odpowiedź numer 1 – Szczęki. Odpowiedź numer 2 – Egzorcysta. Odpowiedź numer 3 – Milczenie owiec. Ja wybrałem prawidłową odpowiedź na to pytanie, a teraz Państwo muszą zgadnąć. Multi, jaki tam żeton w tajemnicy zagrałeś? Uważam, że... Ja nie będę słuchał, żeby się mi nie powiedział. Egzorcysta, no to ja, żeby był twist, rzucam all-in. Co Multi, jako Multi wygrał? Ja ale nie do tego, nie do puli. To... Nie do puli? Aha, do puli, ale musisz pamiętać, ile dorzuciłeś. 3. I tutaj dałeś twoją odpowiedź? Tak. Multi, jaką dał odpowiedź? Multi dał egzorcysta. Bo ja nie mogłem słuchać, bo to było w tajemnicy. Czyli dał 2. I Multi, za ile wszedłeś? Za 2. Świetnie. Moi drodzy, prawidłowo to pytanie brzmi numer 2, czyli egzorcysta. O ducha, ja się strasznie boję duchów i jaka jest twoja odpowiedź? Ja myślałem, że jednak milczenie. Milczeniowiec. No straszne, ale przy tym gościem mógł uciec, a przed duchem nie ucieknąć. Czyli twoja kasa przepadła. Multi odpowiedział egzorcysta, czyli włożył 2, wyciąga 4 i proszę bardzo, a ja dostaję tyle, ilu graczy zgadnął, czyli dostaję 1. Gra kończy się, kiedy tutaj w tym głównej części planszy braknie żetonów, kiedy cała pola zostanie rozkradzona przez graczy, rozwygrana. Policzamy, kto ma najwięcej tych małych żetoników, troszeczkę krzywo, prawda, wycentrowanych. I on będzie wygrywał. W sensie, że wygra. Ego, wydawnictwo Tref Games, gra autorstwa www.gameinventors.dk. Deka to jest Dania? Denmark? Deka to jest ten, nie? Masz to są ci Gangolsenam, są ci? Chyba tak. Gra stworzona przez ludzi, którzy znają Gang of Sin osobiście. Ego, wydaje się to Trail Games. Dziękuję za przekazanie gry do recenzji. Do prezentacji. A teraz pokażę Wam, jak się gra w grę na sprzedaż. Wydawnictwo 2 pionki na licencji wydawnictwa Yellow Games. To gra aukcyjna autorstwa Stefana Dory. W grze na sprzedaż będą gracze licytowali budynki, a potem będą je sprzedawali, żeby zyskać 1 tysięcy pieniążków. Na starcie dostajemy określoną ilość pieniążków. W grze na 4 gracze mamy 27 tysięcy dolarów i będziemy wpierw za te pieniądze chcieli kupić jak najbardziej korzystne budynki. Jest pierwsza faza gry, którą zaraz Wam pokażemy, a później mając te budynki będziemy starali się je sprzedać na rynku wtórnym, na drugim rynku za jak najwięcej pieniążków i na koniec się okaże, kto najwięcej kasy zdobył na koniec gry. Zgadza się? Udajemy, że jest nas 4, odkryliśmy 4 karty. Tutaj jest kasa Multideja, tu jest kasa Maćka, tu jest moja, a Marek ma swoją ukrytą. Akurat nam się bardzo ciekawe karty wyciągnę, ponieważ mamy karty są o wartości w grze od 1 do 30, tak? Tutaj mamy 12, 24, 20, 23, czyli bardzo wysokie karty, warto o to wszystko powalczyć. Otwieram stację, wchodzę za 1. Maciek, wchodzisz? On jest w ogóle nieogarnięty, ale pewnie, że wchodzi. Ty wchodzisz? Wchodzę za 3. Multi, wchodzisz? Wchodzę za 2. Nie możesz wchodzić za 2, bo mam już trójeczkę. Gość, tu jest akcja, tu się nie ma. Nie możesz, musisz przebić. No to za 4. No, ogarnął to. Teraz tak, moi drodzy. Gracz, który pierwszy spasuje, będzie brał największy badziew, czyli tutaj to, co leży, ale połowę kasy odzyska z powrotem. Jeśli ja zarysowałem tylko 1000, nie będziemy tego żadnego targali w pół, nie będziemy go rozwalali, jest to zakazane w instrukcji bardzo wyraźnie, więc ta kasa niestety mi przepadnie. Ja powiem pas, ta kasa mi przepada i biorę najgorszą kartę w grze. Tak naprawdę to jest 12, to jest bardzo fajna karta, to jest połowa stawki, tak jest kartą od 1 do 30, więc ja dostałem całkiem fajną kartę za tysiaka, ja spasowałem. Czy pan dalej walczy? On nie wie, co się dzieje generalnie, więc pewnie dalej walczy. Pasuje? Myślę, że pasuje. Czyli posłuchajcie, on zapłacił 2, z tysiączek mu wraca, tysiączek mu przepada i on bierze drugą najsłabszą kartę. Czy on wyciągnął za 2000, wyciągnął 20. Za fakt to zagrał lepiej ode mnie, mimo że tą grę nie gram, bo tam coś klika. A ty co robisz? Ja dokładam do 5000. Dokładasz do 5000. Multi, wchodź dalej czy pasujesz? Ja już pasuję. 2 mu wraca, 2 mu przepada i dostaje 23 za 4000, za 23. To jest ukryte, żebyśmy nie widzieli. I ty, bracie, masz 24, ale cała twoja kasa przepadła. Zgadza się? Jedziemy kolejną rundę i co nam się teraz losowało? 29, zamczysko, 6, domek na drzewie. Dwójka, no niestety, dwójka jest smutna. Może pokażmy to, jeśli wylosujesz nieruchomość numer 2, to znaczy, że wylosowałeś kanał.
I nam się dostawała 13, będziesz mieszkał, bracie, w balonie. Przepiękna ilustracja swoją drogą, w tej grze występują. I teraz, ktoś cytuje. Ja zaczynam, bo wygrałem ostatnią. I z czym wierzysz? Z tysiączkiem. Multi? Z dwoma tysiączkami. Możesz zawsze też od razu spasować, prawda? Ale w kanale nie chcę mieszkać. Wchodzę za 3. Maciek pasuje. Maciek powiedział, że pasuje. Pasuje. I on wylądował w kanale, bo nie był pay attention do sytuacji, jaka się wydarzyła. Kanał dla Maćka. Co tu dla ciebie? Bo stawka jest na trójce teraz. Na trójce? Tak. Kurczę, ja ostatnio strasznie dużo pieniążków straciłem. To wiesz co, to ja spasuję. Pasujesz. Domek na drzewie. Zamknąłem ci go, przepraszam cię. Multi, jest teraz walka pomiędzy nami. Ty masz 2 kasy już włożyłeś, ja włożyłem 3 i walczymy o zamek. Idziesz dalej czy pasujesz? Pasujesz. Czyli Multi, 1 tysiączek mu wraca, 1 tysiączek już mu przepada. Multi dostał zamek, balon, a ja płacę te 3, ale wyciągnąłem 29, jedną z najlepszych kart w grze. Mam własny zamek, który będę później sprzedawał. I tak gra tak się toczy. Każdy z graczy na koniec gry będzie miał całą pulę kart, które mu się w trakcie gry udało wylicytować. Każdy z graczy stara się mieć jak najlepsze, jak najsilniejsze karty, ponieważ następnie, jak przejdziemy do kolejnej fazy gry, co się będzie wydarzało. Teraz jesteśmy w drugiej części gry. To, co oszczędziliśmy podczas zakupów, zostaje nam jako punkt zwycięstwa. Proszę bardzo, jak ja pięknie dużo zaoszczędziłem. To natomiast, to są budynki, które będziemy teraz starali się sprzedać. To jest nasza ręka. Im lepsze budynki mamy tutaj, tym będziemy silniejsi teraz w tej finalnej wersji gry. Będą się pojawiali ludzie, którzy mają kasę. Proszę bardzo, ten pan ma 9500 dolarów i on szuka domu. On chce jakiś dom kupić, ma 9500 dolarów, a ten pan ma tylko 3000 dolarów. No niestety, jest troszkę biedniejszy. Wartości na tych czekach, co jeszcze raz przypominam, ile? Od 0 do 15 tysięcy. Od 0 do 15 tysięcy klienci. Każdy klient jest w 2 egzemplarzach, bo chce kupić 2 domy, więc mamy taką możliwość zarobienia pieniędzy. I teraz co się będzie działo? Każdy z graczy na 3-4 będzie sobie tutaj w tenisy wybierał jedną kartę. Ja sobie wybiorę teraz taką. Multi w tenisy wybrał sobie taką. Maciek taką i ty taką. Odkrywamy teraz te karty. Ja mam dom, który jest super świetną przyczepą kempingową. Proszę bardzo, takie coś. Bardzo wszystkim polecam, bardzo dobra rzecz do mieszkania. Z czym ty wyjechałeś? Ja tak troszkę śmiesznie zagrałem. Kibelek. No, Maciek się troszkę kompromitował, bo Maciek tutaj oferuje na sprzedaż namiot. No i jakby z czym do ludzi, prawda? No. Ja WC, przepraszam. No ty WC. Multi tutaj najbardziej też panował zwierzą. I teraz co się dzieje? Mamy różne wartości tego. 4, 5, 14, 19, co się teraz wydarza? Grasz największą liczbą, bierze najdroższy rachunek. To mu przepada? Tak. Ten wspaniała, piękna wieża czarodziejska została sprzedana za 11 tysięcy dolarów. 11 tysięcy dolarów to są już punkty zwycięstwa dla Rafała. Moja 14, mój super świetny wózek, za 9 tysięcy poszedł sprzedany. I teraz czy Państwo w to uwierzą, czy nie uwierzą, ale ten namiot od Maćka poszedł za 8 tysięcy dolarów. Taki miał tutaj kolega, miał tutaj takiego farta i sprzedał namiot w całkiem niezłej cenie. Twój kibelek poszedł za 3 tysiące złotych, proszę się nie kompromitować. 3 tysiące za słabojkę. Moi drodzy, odkrywamy kolejne 4 karty. Teraz jest klient, który ma 5 tysięcy, klient, który nie ma w ogóle kasy, klient, który ma 10 tysięcy i klient, który ma 6 tysięcy. I znowu wybieramy jakąś kartę. Ho, 10 tysięcy. 10 tysięcy to jest całkiem niezła rzecz. Ja idę z taką wartością. Kolega Maciek troszeczkę randomowo, kolega Rafał troszeczkę randomowo i jedzie. Najlepsza w grze, wieżowiec, 27, 10 tysięcy do Multi dojdzie. Multi tą grę wygrywa, mimo że nie gra. Co tu się dzieje, proszę Państwa? Co się dalej dzieje? 24, pan idzie, 6 tysięcy, za 6 tysięcy pan to sprzedał. Ja za 5 tysięcy i panie Macieju, bardzo panu mi przykro, ale pana barka, piękna barka w Wenecji, mieszkanie w Wenecji poszło za 0 zł. Stefan Dore jest autorem tej super fajnej gry na sprzedaż. W pierwszej części staramy się zdobyć jak najcenniejsze budynki, żeby w drugiej części za jak najwięcej pieniążków sprzedać. Tak zwana podwójna licytacja, podwójna zabawa. Tak wygląda gra na sprzedaż. Ona jest aktualnie jeszcze nie dostępna na rynku. Ona będzie dostępna na rynku w ciągu 2 czy 3 tygodni na sprzedaż w Wydawnictwie Zapionki. Drogie dzieciaki, jesteśmy teraz w dziale konkursy i różne inne wygłupy. W zeszłym tygodniu ogłosimy konkurs na to, jak można poderwać osobę. I pojawiło się bardzo dużo odpowiedzi. Sporo było takich, że nie za bardzo mamy możliwość ich odczytać publicznie na forum YouTube, bo były takie na pograniczu cenzuralności. Część było śmieszne, część było poważnych. Było tutaj jedno takie, DJ zaproponował. Jaka będzie cena Blood Rage? Ja nie wiem, czy jest dobry sposób na podryw, ale on się
Nie kwalifikuje. Natomiast ten pan, który wygrał, to jest tadam, tadam, Adam, 2 tygodnie temu. Jesteś jak instrukcja do Robinsona, tajemnicza, niedostępna i zaskakująca. I do tego pana idzie gra, która gdzieś ją znowu zgubiliśmy. Adam skontaktuje. Czy Adam się z tobą kontaktuje, czy ty z Adamem? Adam, pisz na marek@portalgames.pl. Wyślemy ci grę, jak tylko ją znajdziemy w naszym przepasnym magazynie. I drogie dzieciaki, w tym tygodniu ogłaszamy nowy konkurs. Proszę Państwa, i w tym tygodniu jest taki konkurs, że prosimy Was o odpowiedź na pytanie, jaka była pierwsza gra planszowa, jaką zagraliście. To oczywiście nie jest konkurs, w którym więc można wybrać lepszą lub gorszą odpowiedź, więc prosimy Was o szczere odpowiedzi, a my po prostu wylosujemy jednego z Was, który otrzyma grę planszową fundowaną przez sponsorów. Drogie dzieciaki, jaka była pierwsza gra planszowa? Mówimy o grach współczesnych, czyli nie mówimy o tym, że zagraliście w wieku 5 lat jak Chińczyka. Mówimy o grach teraz współczesnych jako dorośli ludzie. Jaką grę planszową zagraliście jako pierwszą? Czekamy na odpowiedzi i z chęcią poczytamy, co Was do tego naszego hobby przekonało. A w pośród tych wszystkich odpowiedzi wybierzemy jedną osobę, która jakąś grę planszową dostanie u nas w prezencie. Kłaniam się nisko, dzieciaki, szarujcie ten szalony filmik. Tutaj się działy takie rzeczy, że nie uwierzycie. Mamy nagrane godziny materiału, z którego będziemy składali 10 minut, bo tutaj dzisiaj było jakoś strasznie dziwne rzeczy działy. Ale tak to wygląda po przerwie. Bardzo Wam się nisko kłaniamy, dziękujemy i dajcie nam w komentarzach troszkę pozytywnej energii, że się za nami stęskniliście, bo pytanie jest, czy tak, czy nie, bo my, że tak. Dziękujemy.